Michał Cieślak z nami przed galą Knockout Boxing Night 15. Michał, walka wieczoru i ty występujesz tutaj w ewidentnie obozie Artura Szpilki. Przyszedłeś razem z tobą, nie wiem, kilkadziesiąt osób. Mieliście takie efektowne wejście tutaj. Wyglądało to... Ja od razu nabrałem do was respektu. Jak twoje wrażenia po tej ceremonii ważenia? Bo intensywnie jest między Arturem i Łukaszem. No nie razem ze mną, tylko tu wszyscy razem weszliśmy. Jako taka, że tak powiem, ekipa, która wspiera Artura. Także no po to jesteśmy, po to, żeby go wspierać, po to, żeby w jakiś sposób mu pomóc i go wspomóc. A ja jestem z tego względu tutaj też dlatego, że razem trenujemy, jesteśmy w jednym teamie i jeden drugiego tam w jakiś sposób wspiera. Także... No już się nie mogę tego doczekać, nie walczę na tej gali, ale naprawdę emocje są tutaj duże i naprawdę aż dreszczyki przechodzą. Wy macie być taką przeciwwagą dla tych wszystkich głosów, bo większość osób mówi, Różański pewnie wygra ze Szpilką przed czasem. Ale mnie to nie interesuje, co kto mówi, także wiesz, ludzie sobie różne rzeczy mówią, także ja jestem tu tylko w jednym celu, żeby Arturowi dopingować, żeby wiadomo, jakoś go wesprzeć, nie? Tyle, ile można. Okej. Czy możesz zdradzić, jak wyglądała ta forma Artura w tych ostatnich dniach przygotowań? No bo ty po swojej walce, gdzie nie naboksowałeś się długo, jeszcze wskoczyłeś tam na kilka rund sparingów z nim, tak? No tak, we wtorek jeszcze tam parę rund zrobiliśmy, także myślę, że forma jest bardzo dobra i co, odpoczął też parę dni po tym ciężkim obozie. No i od tamtej chwili się z nim nie widziałem, ale tutaj myślę, że akurat ta forma wystrzeli. Wy chyba macie takie pobliskie, pokrewne charaktery, bo ty zawsze chodzisz naładowany jak bomba przed swoimi walkami. Widać po Arturze przed tym pojedynkiem, że podszedł do tego ambicjonalnie, że też ma dużo do udowodnienia. No pewnie, że tak, że na pewno tak to traktuje i traktuje to bardzo poważnie, zresztą każdą walkę pewnie i widać było to też na tym ważeniu. No co, no tu wiesz, tu też możemy dużo gadać, zobaczymy wszystko w ringu, także musi jutro zrobić robotę i wszyscy trzymamy za niego kciuki i będziemy mu dopingować. A jak on twoim zdaniem powinien boksować z Łukaszem Różańskim, żeby walczyć? Bo są głosy, że on powinien wrócić do tego, co na przykład robił w walce z Adamkiem, czyli dyscyplina, kontrolowane emocje, ale są głosy, że powinien Łukasza jednak zepchnąć do obrony, no bo jeśli da mu się miejsce, to może być problem. Tu pewnie plan już jest opracowany, także przez naszego trenera. Robił dużo też na sparingach z tego, co trener mu kazał, także jutro wszystko zobaczycie w ringu. Nowy Artur Szpilka, takiego zobaczymy? Myślę, że troszkę tak. Tak? No. Okay, dużo się zmieni? Zobaczymy wszystko w ringu, także wiesz. Okay, jakbyś ty miał nie ostawiać pieniądze, to na jakie zakończenie tego pojedynku byś postawił? To ciężko tak jakoś, wiesz, ja jestem naprawdę jakoś tak, długo się nie znamy, ale Artur jest dobrym człowiekiem i naprawdę jakoś tak troszkę żyliśmy i ciężko było, tak wiesz, jakoś tak, ja jestem sercem z Arturem, co nie? Okej, a w walce Masternak-Balski za kim jesteś? Nie wiem. Bo inaczej, na kogo stawiasz? Nie wiem. Jakoś tam tak te walki nie rozkładałem na czynniki pierwsze i zobaczymy jutro. Okay. Czyli nie stawiasz pieniędzy na tę walkę? Na to nie. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo.